Witam Państwa serdecznie. W celu stworzenia szyku na wolnej przestrzeni pasku narzędzi klikamy prawym przyciskiem myszy i zaznaczamy narzędzie palet. W zakładce Modyfikuj do wyboru mamy szyk prostokątny, szyk kołowy oraz szyk wzdłuż ścieżki. Na początku wybierzemy szyk prostokątny. Program zapyta nas o obiekty do utworzenia szyku. Zaznaczamy więc wcześniej stworzony kwadrat lewym przyciskiem myszy i potwierdzamy klawiszem Enter. Po pojawieniu się menu możemy zmienić kilka funkcji. Funkcje te również są dostępne w pasku Command. W pierwszej kolejności wybierzemy na przykład kolumny. Jeżeli chodzi o liczbę kolumn, zwiększymy na przykład do 6. Potwierdzimy klawiszem Enter. Odległość pomiędzy nimi zwiększymy do 1200. Enter. Wybierzemy również wiersze. Liczbę wprowadzimy jako 5. Enter. Oraz odległość zwiększymy do 1500. Enter. Rosnącą wysokość między wierszami zostawimy jako 0. I zakończymy tworzenie szyku za pomocą przycisku Koniec. Szyk mamy już stworzony. Każdy z elementów stworzył się oddzielnie. Jeżeli chodzi o szyk kołowy, zaznaczymy go, wybierzemy obiekty do utworzenia szyku i potwierdzimy klawiszem Enter. Następnie określimy punkt środkowy szyku. Będzie to nasz wyrysowany narożnik. Zaznaczymy elementy i zwiększymy je do ilości 12. Enter. Następnie zmienimy wiersze. Liczbę wierszy zwiększymy do 2. Potwierdzimy klawiszem Enter. Odległość pomiędzy nimi zwiększymy do 1500. Potwierdzimy wszystko klawiszem Enter. Rosnącą wysokość między wierszami zmienimy na 0. Enter. Szyk możemy zakończyć za pomocą przycisku Koniec. Następnym szykiem jest szyk wzdłuż ścieżki. Klikam na niego, wybieram obiekt i potwierdzam ponownie klawiszem Enter. Wskazuję ścieżką, wzdłuż której będzie szyk tworzony. Następnie mogę zmienić punkt bazowy. Zaznaczę go na przykład w dolnym lewym narożniku. Jeżeli chodzi o ilość elementów, zaznaczę i zmienię odległość. Będzie to 1000 mm. Potwierdzę klawiszem Enter i zmienię liczbę elementów na 10. Enter. Tworzenie szyku skończę za pomocą przycisku Koniec. Szyk mamy stworzony. Szyk możemy stworzyć również za pomocą funkcji asocjacyjnej, czyli funkcji łączenia obiektów w jedną całość. Mając wyrysowany okrąg, skorzystamy ponownie na przykład z szyku prostokątnego. Wybierzemy obiekt do wdrożenia szyku, potwierdzimy ponownie klawiszem Enter. Pojawi nam się w menu funkcja asocjacyjna. Wybierając ją, mamy do wyboru, czy chcemy ją włączyć, czy nie. Na razie mamy odznaczoną funkcję, więc wybierzemy tym razem na tak. Nie będziemy zmieniać reszty parametrów, zakończymy szyk za pomocą Koniec. Zaznaczając stworzony szyk, widzimy, że jest on w całości. Dzięki łączeniu elementów program daje możliwość edycji stworzonego szyku na dwa sposoby. Zaznaczając taki szyk, możemy edytować za pomocą edycji szyku. Możemy na przykład zmienić ilość kolumn na 5, potwierdzić klawiszem Enter, jak również zmienić odległość między kolumnami, na przykład na 1300. Enter. Kończąc edycję szyku, ponownie wybieramy Koniec. Natomiast jeżeli chodzi o drugi sposób, zaznaczamy szyk i możemy korzystać z niebieskich strzałek albo kwadratów. Zaznaczając górną niebieską strzałkę, możemy zmienić liczbę wierszy. Na przykład klikając na to, przyciągamy myszką w górę i zwiększamy na przykład do 5. Lewym przyciskiem myszy kończymy. To samo możemy zrobić z ilością kolumn. Klikając lewym przyciskiem myszy i ciągnąc myszkę w prawą stronę, zwiększamy lub zmniejszamy ilość kolumn. Zostawimy na przykład na 8, więc potwierdzimy lewym przyciskiem myszy. Możemy również przesunąć stworzony szyk o wybraną wartość, na przykład 2,5 tysiąca mm. Enter. Escape wychodzą z funkcji.
Dziękuję Państwu za uwagę.